Tym razem bardziej radiowo, choć z Teatru Nowego w Poznaniu. Moim Państwa gościem jest bowiem jego dyrektor, pan Piotr Kruszczyński. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Spotykamy się przy okazji internetowej transmisji na żywo, spektaklu Dziewczynka z za. Przyszłość boli tylko raz. Spektakle internetowe, spektakle w internetowym w streamingu to nowość w przypadku. Teatru Nowego w Poznaniu. Zapytam więc na wstępie, jak doszło do tej pierwszej transmisji. To nie było tak dawno temu, prawda? Dokładnie 12 marca, czyli na zajutrz po decyzji o tym, że nie możemy grać dla widzów zgromadzonych na widowni teatralnej. I wtedy to spotkaliśmy się po raz pierwszy przy realizacji spektaklu Stan Podgorączkowy na tej scenie Teatru Nowego. No i był to stan, powiedziałbym, o no znacznie, znacznie wyższej temperaturze niż tylko, niż tylko podgorączkowa. Była to kilkunastogodzinna praca przygotowawcza, która poskutkowała takim efektem, no którego w ogóle się nie spodziewaliśmy. To znaczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi nas obejrzało i, i, i mieliśmy olbrzymią satysfakcję z powodu opinii, jakie, jakie ludzie wygłosili na temat tej transmisji. Ja słyszałem Panie Dyrektorze, że te pozytywne opinie i gratulacje napływały nie tylko z Polski. No tak, i to było szczególnie poruszające. Ja powiem szczerze, że nie przewidziałbym w najdziwniejszych snach tego, że jako dyrektor teatru zawitam gdzieś hen-hen w daleki świat z przedstawieniem, które będę filmował, a tak się wtedy wydarzyło i. i to taki bardzo specyficzny, dobry znak tego bardzo trudnego czasu, w którym, którym jesteśmy. Jak tak naprawdę ta pierwsza transmisja stanu podgorączkowego wpłynęła na sam teatr? Co zmieniła dla teatru nowego? No, tu należałoby w ogóle powiedzieć o tym, co ta epidemiczna sytuacja zmieniła. No, a, zmieniła a zmieniła wszystko. To znaczy, przede wszystkim. Podejście do teatru jako tej sztuki bezpośredniego kontaktu, która czerpie energię z tego, że spotykają się żywi ludzie na scenie i żywi ludzie na widowni. Tu musimy przestawić swój sposób myślenia i powiem szczerze, że z pewną niewiarą do tego podchodziłem. Natomiast to, że udało się znaleźć w postaci PCSS-u takiego partnera w tak krótkim czasie. I że ta transmisja miała tak wysoką wartość, także techniczną, a nie tylko artystyczną, spowodowało, że, że jednak przebiliśmy się przez te szklane ekrany z energetycznym przede wszystkim przekazem spektaklu. I to było szalenie istotne. Ludzie poczuli energię płynącą z ekranów, na których mogli oglądać nasze przedstawienie. To tutaj muszę zadać to pytanie: jak? doszło do tej współpracy do współpracy między teatrem nowym imienia Tadeusza Łomickiego w Poznaniu a Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Poznaliśmy się na scenie, poznaliśmy się przy pracy nad realizacją spektaklu chciałbym nie być gdzie jesteśmy wspomagani i sprzętowo i ludzko właśnie przez PCSS. No i naturalną niejako rzeczą było, żeby, żeby zwrócić się do Poznańskiego Centrum z, z taką sugestią, że może porwiemy się razem na tę pierwszą w Polsce transmisję na żywo ze spektaklu teatralnego w momencie, kiedy, kiedy, kiedy teatr no, musiał niestety odmówić widzom wstępu z wielkim żalem i przykrością. I... Ku mojej ucieszy spotkaliśmy się z taką no, entuzjastyczną reakcją ze strony PCSS-u. To fantastyczne, że, że wspólnie możemy wypełniać taką misję. Jak z perspektywy teatru wygląda technicznie taka transmisja? Czy to utrudnia bardziej pracę, czy może ułatwia, czy to jest zupełnie inne doświadczenie dla ludzi teatru? Wiadomo, że obraz telewizyjny to zupełnie inne medium niż obraz żywy, obraz teatralny. W związku z tym najwięcej pracy wymaga od nas, od realizatorów spektaklu, od aktorów, to żeby no jednak przestawić się na nieco inny sposób komunikacji. I nad tym pracujemy na próbach, zanim zdecydujemy się na, na transmisję no to jest trochę taka praca jak przy teatrze telewizji, kiedy, kiedy żywe oko widza zastępione jest obiektywem kamery. Tu muszę powiedzieć, że, że bardzo jestem pozytywnie zaskoczony tym, że firma, która ma w swojej nazwie właściwie można by powiedzieć, że bardzo chłodne i zimne określenie techniczne czy technologiczne, jest tak przygotowana, ludzko przygotowana do tego, żeby rozumieć rodzaj artystycznego przekazu, jakim dysponujemy w teatrze. To jest naprawdę świetnie, świetnie przygotowany pod tym względem partner. Bardzo się cieszę z tego, panie dyrektorze. Przejdę do tej części, o której nie sposób nie wspomnieć, wiadomo. Sztuka jest celem wyższym, ale trudno uprawiać sztukę bez finansów. A zatem jak wygląda finansowanie spektaklu, który transmitowany jest mimo wszystko za darmo w internecie? No, nie wchodząc tutaj w szczegóły umów finansowych, mogę powiedzieć, że w tej chwili bazujemy na, na naszych środkach, na środkach własnych teatru, uszczuplonych znacząco w tym roku. Przez niemożliwość, niemożność sprzedawania biletów, a teatr nowy zarabia na swoich spektaklach. W normalnej sytuacji powiedziałbym, że to wspaniałe, a w dzisiejszej sytuacji muszę powiedzieć, że niestety zarabiamy na naszych spektaklach, bo brak wpływów z biletów powoduje u nas większą stratę, relatywnie wyższą niż w teatrach, w których bilety są dotowane. Więc no, musimy sobie z tym jakoś radzić, ale też. W porównaniu z tym, jaką technologią dysponuje PCSS, mogę powiedzieć, że stosunkowo skromną częścią, stosunkowo skromnym udziałem w tych kosztach jest ten koszt technologiczny. Bez, bez takiej łaskawej, że tak powiem, łaskawego podejścia do, do tej współpracy nie bylibyśmy w stanie realizować... Tych transmisji, no bo one po prostu przerastałyby nasze aktualne możliwości finansowe. Oczywiście bardzo liczymy na to, że otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, które ogłosiło program na, na kulturę dostępną w sieci, no ale ciągle czekamy na wyniki tego programu i po prostu podejmujemy takie ryzyko, że gramy mimo wszystko. Pamiętam, że kilkanaście lat temu. Zespół Radiohead wypuścił wtedy swój nowy album i dał swoim słuchaczom taką opcję, że mogli zapłacić za słuchanie tej płyty tyle, ile sami uznali za stosowne. Czy podobny sposób finansowania ze strony widzów też bierze Pan pod uwagę w tym przypadku, w przypadku Teatru Nowego? No, nawiązuje Pan tym pytaniem do, do naszej zbiórki. Crowdfundingowej, która właśnie się zakończyła niedawno, rzeczywiście z powodzeniem. Nasi widzowie byli bardzo szczodrzy wobec nas i między innymi dzięki transmisji stanu podgorączkowego mogliśmy uzyskać nieco środków na kolejną realizację. My zawsze liczymy na to, że widzowie w swojej szlachetności wpłacą co nieco na konto teatru w tych trudnych czasach. To oczywiście nie wynagrodzi nam wszystkich kosztów, natomiast jest takim gestem, który, gestem wsparcia, nie ukrywam, że też bardzo ważnym moralnie, to znaczy trzymającym nas przy takiej nadziei, że jesteśmy potrzebni, a może nawet niezbędni, w czasach, w których o kulturze pamięta się w tych budżetowych kwestiach na końcu, kiedy wydaje się, że to właśnie kultura może być tym tą dziedziną z której można środki podbierać i, i wspomagać zdawałoby się że ważniejsze dziedziny życia to bardzo trudny czas wiadomo że wiadomo że kultura pozwala przetrwać społeczeństwu że kultura napędza gospodarkę że kultura napędza ludzkie działania dynamikę rozwoju no, nie zawsze rządzący o tym pamiętają i, i mam nadzieję, że ten okres pandemii nie wpłynie tak totalnie destrukcyjnie na to, co robimy. Wie pan, to jest trochę obrona bytu tak naprawdę, to, co wspólnie robimy z PCSS-em, obrona bytu instytucji kultury. Urząd Marszałkowski to doskonale rozumie, ten, który prowadzi Teatr Nowy i na razie nie mamy żadnych sygnałów na temat obcięcia dotacji, chociażby, co też jest niezwykle cenne w tych trudnych czasach. Ale jak będzie, zobaczymy. No, głęboko liczę na to, że we wrześniu widzowie będą mogli zasiąść na widowni tej sceny i, i, i zacząć oglądać nasze spektakle ym, także na żywo, bez pośrednictwa kamer. Myślę, że wszyscy tak naprawdę czekamy na to z ogromną niecierpliwością i bardzo, bardzo na to liczymy. Panie dyrektorze, jak gra się dla pustej sali ze świadomością widzów oglądających spektakl na swoich laptopach, telewizorach, może nawet telefonach komórkowych? Jakie to uczucie dla samych aktorów, dla reżysera? No aktorów należałoby pewnie o to zapytać, e, aczkolwiek ja z nimi rozmawiałem po spektaklu Stan Podgorączkowy, który, który reżyserowałem, e, więc e, no, byłem w tym, w tym ich procesie całym e, obecny. I tam myślę, że bardzo ważną rolę odegrało to, że by, byliśmy wtedy, no niejako, pionierami takich działań. Wiedzieliśmy tylko tyle, że właśnie tego dnia zamknięto nam teatr i że musimy coś zrobić. Więc ta, ten poryw taki, ten entuzjazm, który towarzyszył temu, że, że mamy szansę zagrać mimo wszystko. Był bardzo ważny chyba w, w, te, w tym działaniu aktorskim też. Dodawał energii, dodawał tak hartu ducha. Myślę, że aktorzy są ludźmi, którzy mają doskonałą świadomość misji, którą mamy do wypełnienia, a z kolei będąc przygotowanymi zawodowo, wiedzą doskonale, że za kamerą kryje się odbiorca że za kamerą kryje się ten jeden, jedyny widz, do którego należy grać, do którego należy mówić. Myślę, że jeśli dojdzie do naszych kolejnych realizacji, no to jeszcze bardziej w tym okrzepniemy i pomału staniemy się taką solidną marką realizującą misję za pośrednictwem, za pośrednictwem kamer. Na koniec chcę zapytać, jaki jest osobisty stosunek pana dyrektora właśnie do mm, odbierania, czy to spektaklu teatralnego, czy to koncertu na ekranie telewizora, na ekranie laptopa, czy też na ekranie kinowym? Hmm. To jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony to jest pytanie o y, poziom y, mojego konserwatyzmu, czy z drugą stronę patrząc postępowości. Y, z drugiej strony pytanie gdzieś tam sięgające kwestii wiary w to, co się robi, czyli wiary w, w żywy teatr. Myślę, że żywy teatr, szczególnie w czasach rozwiniętych technologii, ma ogromną siłę i dar przekazywania energii, emocji, poczucia wspólnotowości w czasach podziałów. I dlatego jest, jest myślę, że ponadczasową wartością. Natomiast no, pff, tak zwana radiacja adaptatywna jak u zwierząt jest konieczna i musimy nabierać takich cech organicznych dla nas, które umożliwią nam trwanie mimo trudności, mimo tego, że ten bezpośredni kontakt jest w tej chwili niemożliwy. Kto wie, jak będzie wyglądała przyszłość? Jak mówi tytuł spektaklu Mariusza Zaniewskiego, który transmitujemy, przyszłość boli tylko raz. Ja bym powiedział, że teraz teraźniejszość boli, ale nie wiadomo, jak długo będzie bolała. Musimy być przygotowani na kryzys, musimy być przygotowani na to, że rozmowa przez szybę, którą ja teraz prowadzę, przez przyłbicę, Stanie się normą i staramy się po prostu dzielnie temu sprostać. Panie dyrektorze, ja ze swojej strony powiem tylko, że nic tak naprawdę nie zastąpi żywego doświadczenia, żywego kontaktu ze sztuką. Czy będzie to przedstawienie teatralne, czy będzie to koncert? Ja myślę, że na początku swojej wypowiedzi pan dyrektor już w jakiś sposób zgodził się ze mną. Czy mam rację? No zdecydowanie tak. Natomiast w tej chwili, jako ten kapitan okrętu zwanego Teatrem Nowym, muszę dbać o to, żebyśmy dawali ludziom poczucie siły, refleksję na temat tego, co się dzieje, żebyśmy próbowali budować wspólnotę tak, jak możemy. Z głęboką nadzieją, że wrócimy do normalnych spotkań już jesienią. Ja także taką nadzieję żywię, czego panu dyrektorowi, naszym widzom sobie życzę. Bardzo dziękuję za to nasze nietypowe spotkanie i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mieli okazję spotkać się na żywo, twarzą w twarz. Będziemy mogli zasiąść na widowni Teatru Nowego i cieszyć się kolejnymi spektaklami na żywo, nie tylko ze swoich domów. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.